Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim filmie informacyjnym. Jak sami widzicie, mamy Gothica Trójkę. Nagrywałem go dla was i naprawdę szło bardzo fajnie wszystko, super płynnie. Niestety stał się oto problem. Jestem już przy monterze, mam tutaj nagrane naprawdę bardzo dużo już odcinków. I wszystko mi się zasypało właśnie jak przybyłem do montery. Otóż sami zobaczcie, jaki jest problem. W ogóle zrobiłem taką małą zamianę, że zamieniłem sobie monitor, który miałem, taki kwadraciak 1280x1024 na 16x9 Full HD monitor jakiś tam Samsunga, nie? I patrzcie, co się dzieje. Gram oczywiście na rozdzielczości... tutaj mam niby wszystko na fulla, ale normalnie rozdzielczość jest taka, co była. Czyli 1280x720 i po prostu patrzcie, co się stanie z klatkami. No porażka, nie? 14 FPS-ów. Zatrzymaj się, Mora. Naprawdę w porywach do 20. Także nie chcę wam takiego czegoś wrzucać, bo to wygląda po prostu brzydko. Więc pomyślałem, że jednak Gothica 3 może na razie odłożę, bo nie chcecie na pewno widzieć tego w 20 paru FPS-ach. Wygląda to okropnie. Naprawdę, wszystkie poprzednie odcinki są w 60 klatkach, a tutaj się coś po prostu spierniczyło. Nie wiem, to niemożliwe, żeby to się stało od zmiany monitora, bo to nie ma sensu. To jest po prostu procesor, który nie wyrabia w monterze. Więc nic tutaj nie poradzę. Ja sobie tą grę oczywiście zapiszę, tam będę miał przygotowaną do dalszego grania. Ale wychodzi na to, że będę zmuszony kupić procesor lepszy. I do tego czasu będę musiał zrezygnować z nagrywania Gothica. To nie wiem, czy wam wrzucać te odcinki, czy nie, to już zależy jak chcecie. Ale musimy znaleźć jakąś inną grę, którą bym mógł wam ponagrywać. I nie mówię tutaj o Metinie, to mówię od razu, że... no, nie mam zamiaru go nagrywać. Myślałem może o Izaku, bo dużo ludzi właśnie lubi oglądać Izaka, chociaż ja w ogóle tej gry nie znam, ale to mógłbym tak na ślepo trochę zagrać. Co tam jeszcze można by było? Takie gry typu League of Legends... to tak średnio. Chociaż jeżeli byście chcieli, to nie ma problemu. Można by było na przykład w Hearthstone'a pograć. No nie wiem, możecie pisać jakieś propozycje. Może Risen, jeżeli byście chcieli jednak jakiegoś RPGa, bo część osób na pewno jest zainteresowana. Po prostu wszystkie gry oprócz Metina, nie? Bo jak sami widzicie, tutaj nawet się gra dosyć znośnie. Ale tam w tej monterze to już jest nie do grania i się trochę obawiam tego. Najlepsze jest to, że w Cape Dan wszystko było 60 klatek full, po prostu full opcja. Wszystko pięknie śmigało. A tutaj się coś po prostu spierniczyło. Mam nadzieję, że to nie pokićkało się coś z tym monitorem i nie wiem, coś się nie zrypało. Także piszcie propozycje, to jest taki film informacyjny. No i w sumie dziękuję wam bardzo za obejrzenie. I to tyle w tym filmie. Na razie.